Everest. To jakie wrażenie? Może tak, pierwsze pytanie. Czy zgadzacie się z tezą autora? Kto się zgadza? Może tak, bo nie zbiorowe odpowiedzi trudno oczekiwać. Każdy ma jakieś swoje przemyślenia, więc... To znaczy, po której części? No właśnie, bo w tym tekście jest kilka rzeczy, prawda? No, on tam miesza jego jakby pasja publicystyczna, Darka idzie tak, że w pewnym momencie rzuca sprawy, które nie do końca są związane z głównym tematem, bo jakby temat przewodni to jest, nazwijmy, kultura strachu, prawda? Czy polityka strachu, nazwijmy to tak. I zaraz to się zastanowi, natomiast on tam jeszcze włącza, nie byłby publicystą Rzeczpospolitej, gdyby się nie przyczepił tematu emancypacji, prawda? Więc mamy wątek, ale nimi się nie będziemy zajmować, to powiedzmy, że to poniosło. Ale jest ciekawy ten wątek kultu eksperta jeszcze, prawda? Na końcu. On troszeczkę źle, dobra jest intuicja, że to jest związane jedno z drugim, chociaż on troszeczkę źle to interpretuje. No, musiał napisać tekst na określoną objętość i zabrakło mu już paliwa, więc to, no niestety tak się robi czasami, więc już ciągnął troszeczkę. Z tym, że jak mówię, o ile ta emancypacja tam zupełnie jest raczej z wyrazem pewnej po prostu orientacji autora, to włączenie tej kwestii na końcu właśnie tych kultu eksperta nie jest bez sensu. To znaczy tutaj kluczową do rozmawiania o tym temacie jest książka z zeszłego semestru, czy temat, o którym mówiliśmy, to jest Społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka. I to jest... Tu musimy się zastanowić właśnie, co jest nowe, co jest stare w ogóle w całej tej tematyce. Otóż jeżeli Państwo popatrzycie na pierwsze takie nowoczesne teorie politologiczne dotyczące państwa, no czyli chociażby Hobbesa Lewiatana, jak się weźmie, to jest 1650 mniej więcej rok, no to widać, że strach jest kluczowym elementem, prawda, w koncepcji politycznej jako czynnik spajający wspólnotę, prawda, że założenie wyjściowe Hobbesa jest takie, że ludzie w pojedynkę, prawda, są jak wilki, prawda, i że jedyną metodą tego, żeby nie skończyło się ich współżycie katastrofą, no jest stworzenie jakiejś instytucji, która będzie zaprowadzać ład. Tą instytucją jest państwo, na rzecz którego jednostki zrzekają się swojej autonomii. Ale państwo, no i po prostu to państwo jest suwerenem w tym sensie, że ma pełnię władzy nad jednostkami, łącznie z władzą śmierci, zadawania śmierci. I to, czyli jakby element strachu jest tutaj kluczowym czynnikiem integrującym wspólnotę, więc nie jest to nic nowego, można by powiedzieć, w takim myśleniu o przynajmniej w całej tej epoce nowożytnej. Tutaj nie jest to jakaś specyfika epoki medialnej czy po II wojnie światowej. Natomiast istotne jest tutaj, najpierw takie kategorie analityczne jeszcze musimy wprowadzić, bo bardzo często w tych tekstach, zwłaszcza publicystycznych, ale nie tylko, i w naukowych, myli się dwie, czy używa się równoznacznie pojęcia, tak jest, lęk, strach. A jeszcze musimy właśnie wprowadzić ryzyko. To są trzy zupełnie... Znaczy tak, lęk nie jest tym samym co strach. To jest ważne w kategoriach zarówno psychiatrycznych, psychoanalitycznych, psychologicznych, ale także filozoficznych. To znaczy lęk to jest, jak to się mówi, strach bezprzedmiotowy. To znaczy jest sytuacja na pograniczu jakiejś neurozy, kiedy czegoś się obawiamy, ale nie wiemy tak do końca czego. Generalnie no boimy się życia, można by tak powiedzieć, czy generalnie kondycji, które życie przynosi. To jest lęk, gdzie nie znamy konkretnego obiektu, które stwarza zagrożenie. No? I teraz to, co jest ciekawe w całym tym procesie, znaczy, natomiast strach to jest właśnie już lęk uprzedmiotowiony, kiedy wiemy, co nam zagraża. Mamy już obiekt, z którym można walczyć na przykład. Prawda? I teraz
cała historia tutaj tak jakby upolityczniania lęku i strachu polega właśnie na tym, żeby lęk, który jest wpisany jakby w kondycję ludzi pewien egzystencjalny, chociażby niepokój, który zawsze ludziom towarzyszy z różnych względów, no, po prostu sam fakt życia w świecie, który no, wiele ludzi odczuwa niepokój ze względu chociażby na, no, no właśnie na kruchość samego życia i prawda, samej egzystencji. Teraz w polityce chodzi jakby właśnie o to, żeby lęk uproduktywniać, czy zamieniać na coś, co może być właśnie motorem działania społecznego, czy chociażby poparcia politycznego. I tam Darek podaje taki przykład z BSE. To była bardzo ciekawa historia pod wieloma względami, jak się popatrzy na całą historię walki z BSE. Otóż to warto się temu troszkę przyjrzeć, bo sprawa trwała dosyć długo, w zasadzie pod koniec lat 80. już było wiadomo, że coś się dzieje. Nie wiadomo było tylko, jakie będą konsekwencje. Jakie będą konsekwencje się tego, że czy ta choroba tak zwanych wściekłych krów będzie przekładać się na ludzi, czy będzie, że tak powiem, efekt no, w postaci epidemii niebezpiecznej dla populacji ludzkiej. I teraz w momencie, kiedy ujawniono pierwsze przypadki choroby Creutzfeldta-Jakoba w Wielkiej Brytanii, zaczął się problem. Znaczy, na czym polegał problem? Otóż w momencie, tak, pojawiła się nowa choroba. Rząd brytyjski, ówczesny rząd Johna Majora, próbował załatwić sprawę dokładnie tak, jak się w epoce nowoczesnej załatwiało. Czyli rząd poszedł do Royal Society, czyli do, nazwijmy takiej ich Akademii Nauk Brytyjskiej, z prośbą o wyjaśnienie, o co chodzi. Prawda? Czyli o wyprodukowanie wiedzy, która jest potrzebna dla władzy, żeby mogła odpowiednio zadziałać. No, Royal Society przyjęło zlecenie po to, żeby po paru latach pracy przyjść i powiedzieć, nie wiemy. Po prostu okazało się, że nie ma wiedzy. No i to była nowość. To jest sytuacja inna niż na przykład Wielka Brytania w 2000 roku przeżyła taką wielką epidemię pryszczycy. Prawda? Miliony sztuk bydła i trzody wtedy wymordowano, zupełnie zresztą niepotrzebnie. Ale to była jakby, tam w przypadku pryszczycy wszystko jest znane, tam właśnie jest wiedza. Wiadomo, co trzeba zrobić, że trzeba coś tam ogrodzić, izolować ludzi i tak dalej. I jak się wszystko zrobi zgodnie z instrukcją, to po miesiącu czy po dwóch będzie po problemie. Będzie to trochę kosztować, ale wiadomo, że sprawa jest całkowicie poddana kontroli. Natomiast z BSE nagle się okazało, że to wszystko nie działa. To znaczy, że jest coś nagle, co wtargnęło w życie. Prawda? Ludzie i związane, jeżeli tak się to antropologowie ciekawie to interpretowali, znaczy coś niebezpiecznego, co kryje się w żywności, co jest jakby fundamentem w ogóle, prawda, funkcjonowania. I to nie do końca właśnie było wiadomo przez długi czas, jak to działa właśnie. To był jakiś obiekt taki mityczny, ten nie wiadomo, co jest odpowiedzialne za to, za chorobę i w jaki sposób ona się przenosi z krów na ludzi. Natomiast no, jest problem taki, że wołowina, prawda, jest podstawą, no, w Wielkiej Brytanii to jest podstawa wyżywienia. No i nagle jest jakaś jedna wielka niewiadoma, poważne egzystencjalne zagrożenie, na które nauka, która jest do tego powołana, na którą się płaci, nie ma odpowiedzi. Oni przychodzą i mówią, że nie wiedzą. No i te prognozy były właśnie najróżniejsze. Czy to będą setki, czy będą miliony ludzi. Po prostu nikt nie wiedział. To znaczy każda zgadywanka była, można powiedzieć, słuszna. To, co było istotne, jak się patrzyło na dynamikę całego tego rozwoju tego kryzysu, to prace naukowe nad tym, żeby zidentyfikować właśnie, co jest odpowiedzialne za chorobę, czyli polowanie na to, co już dzisiaj wiemy, na prion, prawda? Prion, czyli białko odpowiedzialne właśnie za rozwój tej choroby. I taka ciekawa historia była, że ten, nie wystarczyło tylko tego zidentyfikować, ten prion, to był pierwszy etap. Natomiast z punktu widzenia całej komunikacji społecznej, właśnie w tym procesu przechodzenia z sytuacji lęku do strachu, do tego, kiedy zaczynamy jakoś kontrolować proces,
to był moment, kiedy ten prion został pokazany. Trójwymiarowe jego wizualizacje. Gdzieś w telewizji można było pokazać po prostu, że jest. Prawda? Jest kolejny bohater. Prawda? Zły bad boy, prawda? Którego można tutaj pokazać, którego można ścigać po prostu. I ten prion stał się bohaterem wtedy. Oczywiście jak się gazety czytało, czy właśnie oglądało telewizję, to prion co chwila był. I to było jakby zwycięstwo nad BSF w tym momencie, w sensie politycznym. Bo się okazało, że jest już wróg zlokalizowany i że teraz to już jesteśmy w sytuacji takiej, że rzeczywiście wystarczy ileś pieniędzy dać na to, żeby po jakimś czasie problem rozwiązać, tę epidemię potencjalną opanować. Natomiast wiele lat trwała właśnie ta translacja lęku na strach i to, co odkryto przy okazji, coś, co już wcześniej Beck troszeczkę opisywał, ale dopiero pierwsze intuicje, bo ta jego książka powstała w 1986 roku. BSE, ten główna fala, to były lata 90. To, co rząd brytyjski odkrył, ówczesny zresztą przegrał, znaczy Major właśnie przegrał przez BSE. Można powiedzieć, że prion pokonał Majora, prawda, i przekazał władzę Blairowi. Chodziło o to, że wcześniej wydawało się, że zarządzanie takimi problemami, no to jest właśnie, sprowadza się do pewnych eksperckich działań. Że eksperci wiedzą, co robić, że to wszystko można policzyć, jakie jest ryzyko, jakie są koszty i tak dalej. Natomiast tu się okazało, że strach jest i poczucie ryzyka odczuwane społecznie ma charakter jakby nie matematyczny, to znaczy jest uwarunkowane kulturowo chociażby. Ja za chwilę Państwu podam przykłady dosyć ciekawe, jak to się różni. Znaczy, że nie ma obiektywnej miary zagrożenia, że po prostu jest ona konstruowana zarówno indywidualnie, ale też społecznie, że całe społeczeństwa różnie odbierają różnego typu zagrożenia, co potem ma przełożenie na rzeczywistość polityczną. Ale tego wcześniej sobie tak wyraźnie nie zdawano z tego sprawy. To, co jest nowe, o czym mówi Beck w tej swojej książce i co jest dla nas ważne, żebyśmy za chwilę dalej porozmawiali o tym, co napisał Darek Rosiak, to jest to, że to społeczeństwo, znaczy tak, że człowiek zawsze żył ze świadomością zagrożeń różnego typu. Znaczy tylko to nie nazywało się ryzyko kiedyś, tylko fatum, prawda? Było coś takiego jak przeznaczenie czy zagrożenie, na które było darem losu, można powiedzieć. Prawda? Trzęsienia ziemi się zdarzały, powodzie, na które nie mieliśmy wpływu. I to była kondycja człowieka przez długi czas. Który po prostu, no, z którą musiał się pogodzić, prawda? Wymyślając różnego typu jakby protezy, które mu ułatwiały życie, nie wiem, religia i tak dalej. W epoce nowoczesnej pojawiło się, znaczy tak, że odsunęliśmy od siebie troszkę te zagrożenia takie obiektywne, na które nie mamy wpływu, natomiast wygenerowaliśmy własne zagrożenia, prawda? Znaczy te, które są produktem naszej egzystencji. Czyli BSE właśnie. BSE to nie jest przypadek losowy, to jest skutek nowoczesności. Prawda? Karmiło się krowy odpadami zwierzęcymi i okazało się, że w tym procesie akurat wyprodukował się właśnie ten czynnik powodujący chorobę. To samo jest z tą grypą ptasią, teraz grypą świńską. To są skutki, tak powiem, pewnych form no, zarządzania dzisiejszym społeczeństwem. Niechciane oczywiście. Akurat książka Becka ukazała się w 1986, kiedy zupełnie przez przypadek, bo tego Beck nie planował, ale był Czarnobyl, prawda? Gdzie jakby to też był taki kolejny dowód, że tego, że sami dzisiaj stwarzamy zagrożenia, które determinują nasze myślenie o przyszłości, czy naszą kondycję taką właśnie egzystencjalną właśnie, jeśli chodzi o strach, lęki i tak dalej. To, co jest istotne, na co zwraca uwagę Beck, że większość tych współczesnych zagrożeń, które my sami produkujemy, ma charakter globalny. To znaczy, jeżeli Państwo na przykład czytacie Boccaccia, akcja dzieje się w czasie dżumy, prawda, we Włoszech, to ci, którzy opowiadają te wszystkie tam historie, to są ludzie dobrze urodzeni, którzy wyjechali po prostu na wieś z miasta, prawda? I był sposób, żeby uchronić przed... Dla niektórych były metody, żeby przed fatum uciec. Wystarczyło pieniądze.
Dzisiaj, no przed Czarnobylem można mieć dowolną ilość pieniędzy, przed skutkami Czarnobyla nie sposób się ochronić. Po prostu on dociera do wszystkich. Prawda? Ta chmura promieniotwórcza dociera do ludzi niezależnie od ich kondycji finansowej, społecznej czy politycznej. Prawda? Podobnie było z BSE. Wszyscy jedli wołowinę w Wielkiej Brytanii. Każdy był jednakowo potencjalnie zagrożony. Od premiera królowej po zwykłych obywateli, chyba wegetarianie byli wolni, prawda, od tego zagrożenia. Także to jest nowość właśnie, na co zwraca uwagę Beck, które się przekłada potem na różnego typu konsekwencje społeczne i polityczne. Natomiast to, co jeszcze żebyśmy dorzucić, no to jest kwestia, no właśnie, tego społecznego, jeszcze jeden taki moment istotny, który też zmienił nasze jakby kondycję taką egzystencjalną w dosyć istotny sposób i który ciąży cały czas nad nami, a który właśnie jest dobrym przykładem, żeby też pokazać, jak kulturowo różni się recepcja zagrożenia. To jest oczywiście bomba atomowa. Znaczy Czarnobyl to jest jakby pewna cywilna emanacja pewnego zagrożenia, które się pojawiło wraz z wynalazkiem bomby atomowej i eskalacją wyścigu zbrojeń. Otóż po raz pierwszy człowiek po II wojnie światowej stanął przed taką właśnie świadomością, że dysponuje wszystkimi instrumentami, żeby siebie sam wyeliminować, prawda? I że nie do końca ten proces kontroluje. To znaczy psychoza bomby atomowej. Nie wiem, czy Państwo oglądali taki film Stanleya Kubricka, Dr. Strangelove. To jest jeden z lepszych filmów, z lat 60. To jest właśnie o tym, jak świat, znaczy w konwencji komedii, takiej dosyć ponurej, czy groteski, właśnie dochodzi do wojny termojądrowej. Ale to jest właśnie film o kulturze strachu, jaka rozpoczęła się w latach 50., której myśmy nigdy nie doświadczyli, dlatego że i to jest właśnie ten przykład, jak można sobie poprzez własny los, kulturę i oczekiwania, aspiracje przesunąć zupełnie irracjonalnie poczucie ryzyka. Otóż rzeczywiście, jeżeli się popatrzy w 83 roku, to był taki ostatni moment jeszcze, kiedy rzeczywiście świat był na krawędzi wojny atomowej. To była pewna eskalacja nieprzewidziana zupełnie. To też właśnie pokazywało, jak czasem nieprzewidziane czynniki mogą i błędne interpretacje wzajemnych działań. Znaczy Rosjanie i Amerykanie jakby inaczej kalkulowali swoje wzajemne działania. Otóż w latach 80., jak Ronald Reagan doszedł do władzy, no to z jasnym, prostym celem, żeby wykończyć Związek Radziecki, prawda? Żeby jednak zmusić do upadku. I tam kilka miał pomysłów na to. Jeden pomysł to był taki, że się dogadał z Arabią Saudyjską na zwiększenie wydobycia ropy naftowej. Arabowie zwiększyli czterokrotnie produkcję, także ceny ropy spadły poniżej 20 dolarów, czy poniżej 10 chyba nawet dolarów. Także Związek Radziecki stracił pieniądze po prostu i zaczął bankrutować. A drugi pomysł to był taki, żeby wyścig zbrojeń zwiększyć, przyspieszyć po prostu, czyli tak, że Rosjanom, którzy nie mieli pieniędzy, zmusić ich jeszcze do wydawania na cele bezproduktywne, prawda? Rosjanie podjęli tę grę, a elementem tej gry było rozmieszczenie w Europie Zachodniej rakiet krótkiego zasięgu, tam Cruise i Pershing. I Rosjanie to potraktowali jako sygnał do wojny. To znaczy oni po prostu źle to zinterpretowali, znaczy inaczej, potraktowali, że Amerykanie rzeczywiście szykują się do jakiegoś poważniejszego zamiaru. Zaczęły się jakieś dziwne działania szpiegowskie. W każdym razie w 83 roku wszystkie samoloty strategiczne Związku Sowieckiego, które były w NRD, stały gotowe do startu. Prawda? Do tego, żeby już uzbrojone z bombami. I dopiero wtedy Amerykanie zrozumieli, że coś niedobrego się dzieje. Reagan gwałtownie... jeszcze istotny wpływ na całą zmianę sytuacji, jakby na rozładowanie konfliktu miał taki film, który w telewizji amerykańskiej był pokazany w 83 roku, The Day After. 100 milionów ludzi obejrzało. To jest film o wojnie właśnie termojądrowej, która
odbywa się na terenie Stanów Zjednoczonych. Właśnie spadają nam miasta. To jest on pokazany przez oczy zwykłych ludzi. To było najbardziej wstrząsające. Mieszkańcy jakiegoś Kansas i tak dalej, no po prostu zaczynają masowo ginąć w tej wojnie. Ten film, mówię, 100 milionów Amerykanów obejrzało, miał kolosalny wpływ na uświadomienie sobie rzeczywiście, jak blisko świat stanął na krawędzi. Po tym filmie między innymi, po przeanalizowaniu sytuacji, Reagan wygłosił takie pamiętne przemówienie właśnie, gdzie jakby zakopał topór wojenny i zaczęła się deeskalacja całego tego konfliktu. Natomiast jeżeli Państwo popatrzycie na badania opinii publicznej z tamtego czasu, na przykład brytyjską młodzież pytano w latach 80., to jakieś 70% było przekonanych, że doczeka się wojny termojądrowej w czasie ich życia, prawda? Znaczy świadomość tego, że wojna jest nieunikniona, termojądrowa, była powszechna na Zachodzie. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, jeszcze w latach 80. W Polsce w ogóle nie było tej świadomości. Znaczy myśmy w ogóle nie przyjmowali, że coś takiego jak takie zagrożenie jest. Od początku w zasadzie, nawet w takiej mądrości ludowej, my liczyliśmy na trzecią wojnę światową. Prawda? To znaczy, zwłaszcza tuż po wojnie, były nawet takie piosenki ludowe, typu jedna atomowa, druga atomowa i wrócimy do Lwowa, prawda? To tak naród, tak, że tak powiem, oswajał ryzyko, można by powiedzieć, prawda? Także dla nas to nie było żadne zagrożenie, wprost przeciwnie. Natomiast to była rzeczywiście świadomość autentycznej jakby eliminacji, prawda? Życia z powierzchni. To właśnie w Stanach to mniej więcej wyglądało tak, że jeszcze w latach 60. dzieci w szkołach nosiły te nieśmiertelniki. Chodziło o to, że w razie wojny, że można było zidentyfikować. Prawda? I obowiązkowo każdy musiał nosić. Były jeszcze do końca lat 50. działały obywatelskie, znaczy zanim się rozwinęły systemy radarowe, wykrywania radarowe, to były obywatelskie takie straże, wypatrywacze, ludzie po prostu dzień w dzień, noc w noc, w miasteczkach i tak dalej, po prostu chodzili z lornetkami i wypatrywali, czy nie nadlatuje jakiś samolot czy rakieta. Prawda? I to setki tysięcy ludzi to było w Stanach Zjednoczonych zaangażowane. I traktowali to jak najbardziej poważnie. W latach 60. po Zatoce Świń, kiedy też bardzo blisko, nie po Zatoce Świń, tylko potem po kryzysie kubańskim, rok później, była wielka moda na budowę bunkrów przeciwatomowych, prywatnych, znaczy cały biznes wielki się rozwinął, nawet był narodowy konkurs na najładniejszy bunkier, prawda? I to ludzie kopali w ogródkach i no, traktowali poważnie, że rzeczywiście w ich perspektywie to się wydarzy. Jak mówię, w Polsce tego nie było. To, co ciekawe się pojawiło przy tym, że oczywiście był jeden zasadniczy problem, który zarówno z punktu widzenia polityki, jak i też takich praktycznych działań strategicznych, powiedzmy dla wojska, był istotny, że nikt nie wiedział, jak taka wojna będzie wyglądać. Znaczy, to było całkowicie nowe doświadczenie egzystencjalne. To znaczy, no tak, było wiadomo, jak Hiroshima wygląda po rzuceniu bomby atomowej, no ale bomba atomowa rzucona na Hiroshimę to była zabawka, można powiedzieć, w porównaniu do tego, co już mieliśmy w latach 60., prawda? Gdzie bomby były tysiąckrotnie mocniejsze. W związku z czym nikt nie wiedział, jakie... Znaczy można było sobie zasymulować, ile ludzi zginie, ale jakie będą konsekwencje społeczne na przykład. Prawda? Co się stanie, jeżeli na przykład zginie 100 milionów Amerykanów w ciągu 2 godzin? Prawda? Co będzie dalej? Bo 200 zostanie milionów. Prawda? Czy kraj przetrwa jako kraj i tak dalej. Nikt tego nie wiedział. W związku z czym w ogóle cała nowe dyscypliny myśli, że tak powiem, się pojawiły. Taki człowiek bardzo ciekawy, Herman Kahn, się pojawił. On był głównym architektem takiej amerykańskiej myśli strategicznej związanej z bronią termojądrową, bo on po prostu wymyślił takie, że zadaniem strategów, czy w ogóle właśnie w tej epoce powojennej, w epoce ryzyka, jest wymyśleć niewymyślalne, thinking unthinkable, prawda? I to, co jego uważano, znaczy on był trudny do, że tak powiem, znaczy medialnie, dlatego że mówił dosyć brutalne rzeczy. Znaczy on przekonywał, że no właśnie
że nawet jeżeli wojna się wydarzy, no to trzeba się przygotować raczej nie do zagłady, tylko do tego, że no właśnie zginie 100 milionów ludzi i że trzeba dla tych, którzy zostaną, wymyśleć sposób i zastanowić się, jakie mogą być konsekwencje tego, co się stanie dla tych, którzy przeżyją, prawda? Jakie procesy społeczne się uruchomią, prawda? Co zrobić, żeby jak najszybciej przywrócić jednak spójność z taką społeczno-narodową po to, żeby, no nie wiem, kraj mógł zacząć się odbudowywać, a nie pogrążać. W Rosjanie robił różnego typu symulacje, które właśnie bardzo bulwersowały, że tak powiem, opinię społeczną, no bo on się właśnie zastanawia, na przykład ile będzie ludzi z wadami, na przykład wrodzonymi, prawda, na skutek tego i co robić, prawda, z mutantami, nazwijmy to tak. No i jak mu zarzucali, że jest zbyt okrutny, to on miał taką odzywkę, czyż matka dziecka z dwoma głowami nie będzie go kochać dwa razy mocniej, prawda, tego typu. Ale to było jakby próba oswajania potencjalnie możliwej przyszłości, prawda. Chodziło o to, że ludzie z jednej strony przyjmowali, że to się może stać, natomiast nie przyjmowali, trochę tak jak Darek mówi, o tej radości życia, prawda? Ale chcieli zachować radość życia, wypychając ze świadomości, jakie mogą być konsekwencje, jeżeli to się stanie. Że po czymś takim życie nie będzie takie, jak było, prawda? Trzeba będzie wymyślić nowe formy życia. To był problem też właśnie dla polityków i dla wojska, bo on tego typu ćwiczenia robił dla generałów amerykańskich, no, którzy na początku nie chcieli go słuchać, bo on był cywilem, prawda? I oni uważali, że wszystko wiedzą. Natomiast no, on też takie miał klasyczne pytanie dla nich. No, panowie, ile wojen termojądrowych wygraliście? Prawda? Żeby uświadomić im, że nie ma takiego, znaczy cała historia wojskowości polega na tym, że tak powiem, rzemiosło było przekazywane. Znaczy zmieniały się owszem uzbrojenie, ale zasada jakby wojny się nie zmieniała. Znaczy wojna była rzemiosłem do ogarnięcia umysłem. Tu nagle się pojawiło, że trzeba zupełnie jakby inny umysł wymyślić. I skutkiem takim ubocznym, którego dzisiaj korzystamy, całej tej epoki, powiedzmy lat 50., 60., no to są dzisiejsze te wszystkie. To, co się bardzo dobrze sprzedaje w Empikach, czyli te wszystkie gry strategiczne, te całe simy i tak dalej, to wszystko jest pokłosiem technologii intelektualnych i takich technologii też twardych, wymyślonych na sposób, po to, żeby właśnie symulować rozwój rzeczywistości potencjalnie. Także dzisiaj przeszło to do rozrywki, można by tak powiedzieć, jako produktu uboczne. Oczywiście do dzisiaj wojny termojądrowej nie było. Natomiast jeżeli Państwo studiujecie w miarę uważnie prasę, no to zagrożenie nie minęło oczywiście. Zagrożenie nie minęło. Robert McNamara, który był ministrem obrony u Kennedy'ego, twierdzi, że, no właśnie, Darek powiedział, że straszy, że no jest nieunikniona wojna, tylko innym wydaniem. Już oczywiście nie starcie między dwoma biegunami, czyli między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi, tylko jest bardzo prawdopodobne lokalne, na przykład między Pakistanem a Indiami. W tej chwili Pakistan intensywnie rozwija program jądrowy, a jednocześnie się rozpada jako państwo. No i jednym ze scenariuszy, który Pentagon opublikował w zeszłym roku, jest właśnie taki rozpadu Pakistanu i przejęcia arsenału przez talibów. No i jest jakby, zastanawiają się nad konsekwencjami i teraz główny ból w zasadzie strategiczny dla Stanów to jest, co zrobić z Afganistanem i właśnie z Pakistanem, gdzie widać po doświadczeniach irackich, że nie da się tego rozwiązać militarnie. Znaczy Pakistan to jest znacznie za duży kraj, żeby można było tam przeprowadzić interwencję, więc to jest jakby poważne wyzwanie, które oczywiście w Polsce ze względu na całą tą tradycję, o której Państwu mówiłem, w ogóle nie jest przyswojone w naszej kulturze. My tego nie odbieramy jako zagrożenie. Uważamy, że to nas nie dotyczy. Prawda? Jakbym Państwa zapytał, jak szacujecie prawdopodobieństwo jakiegoś konfliktu nuklearnego, to pewno nikt z Państwa by poważnie nie potraktował, prawda, takiego zagrożenia. Znaczy, że to jest albo będzie gdzieś daleko, albo w ogóle jest to jakaś mrzonka. Natomiast właśnie pamiętajmy o tym, że wymiar jest globalny. To znaczy, nawet jeżeli będzie wojna
lokalna między Pakistanem a Indiami, to nas jak najbardziej będzie dotyczyć i to dosyć szybko. Nie tylko chodzi o bezpośrednie skutki tam promieniotwórcze, tylko konsekwencje po prostu rozpadu systemu światowego. Po prostu to będzie fala takiego tsunami politycznego w odpowiedzi na to. Po czym można mierzyć, w jaki sposób właśnie społeczeństwa sobie radzą z ryzykiem, czy próbują je przyswoić i odczuwają, no to oczywiście bardzo dobre jest patrzenie na kulturę, popularną zwłaszcza. No i właśnie, jeżeli Państwo popatrzycie, ja prosiłem kiedyś profesora Przemysława Czaplińskiego, bo potrzebowałem do jednego tekstu właśnie o ryzyko, zobaczyć, jak w polskiej kulturze funkcjonował temat na przykład wojny atomowej, czy w ogóle z świadomości zagłady. W Stanach Zjednoczonych powstały tysiące książek, setki filmów na ten temat. Część właśnie takich, które oglądały dziesiątki milionów ludzi. Był taki film Gry wojenne, na przykład w latach 80. Bardzo ciekawy, który pokazał, jak młody haker włamał się do komputera rządzącego tam właśnie arsenałem i uruchomił. Po prostu włączył się w jakiś system gry wojennej i coś tam przedstawił, że ta gra naprawdę biegła i oczywiście w ostatnim momencie udaje się wyłączyć. Bardzo popularny film w latach 80. W Polsce dosłownie w całym okresie powojennym można znaleźć trzy utwory, w których jest ten problem. W ogóle się znajduje, jest u Chłaski, u Konwickiego i jeszcze w jakiejś sztuce. No, trzy dosłownie produkty naszej kultury, które w ogóle w jakikolwiek sposób odnoszą się do tego zagrożenia. Już w Związku Radzieckim oczywiście było zupełnie inaczej. Także to jest tylko jeden jakby przykład pokazujący, że żyjemy w tym samym świecie. Jesteśmy wystawieni na te same, prawda, zagrożenia. Potencjalnie tak samo one dotyczą nas jak Amerykanów, Rosjan. To, że właśnie To było wręcz można by powiedzieć perwersja, ale wynikająca z naszych uwarunkowań politycznych. Otóż licząc na to, że w jakiś sposób ten system komunistyczny upadnie, co w zasadzie do 1988 roku jeszcze oznaczało jedno, wojnę, bo nie było, nie widziano innej możliwości na upadek komunizmu, inny niż na skutek, powiedzmy, wojny, jeżeli wojny to termojądrowej, to myśmy nie chcąc, żeby komunizm upadł, nie przyjmowaliśmy do wiadomości jednego, że Polska będzie głównym teatrem działań termojądrowych, że to nie Moskwa, znaczy Moskwa też będzie zbombardowana, ale najpierw będzie uderzenie taktyczne, prawda, głównie na naszym obszarze. Tu i potem oczywiście nerdówka. To absolutnie nie funkcjonowało w świadomości, że po prostu to ewentualne zwycięstwo nad komunizmem będzie nas dużo kosztować. Także tak, takich, znaczy nasi wojskowi oczywiście robili takie symulacje, ale społecznie było to absolutnie nie przyjmowane. To się, jeżeli już przyjdziemy do bardziej współczesnych czasów, czy dlaczego Państwu tyle o tej bombie mówię? Dlatego, że to ma ciągle konsekwencje na współczesną politykę. Trochę o tym mówiliśmy w poprzednim semestrze. Jak przypomnijcie Państwo sobie Irak, prawda? Drugą wojnę w Iraku i decyzję o rozpoczęciu wojny. Oczywiście dzisiaj to się mówi, że to była tam wojna o ropę, o różne jakieś takie rzeczy. Natomiast myśmy najmniej poważnie traktowali ten argument właśnie o broni masowej zagłady, który rzeczywiście okazał się argumentem sfabrykowanym. Natomiast dla Amerykanów czy Brytyjczyków on był jak najbardziej realny. Znaczy to był wystarczający powód dla pokolenia, które wyrosło, które było młodzieżą w latach 80. i żyło ze świadomością, że w ciągu ich życia dojdzie do wojny, to był wystarczający argument, żeby zaatakować Irak. Oni to mieli wkodowane, że to jest największe zagrożenie, którego trzeba za wszelką cenę uniknąć, nawet jeżeli prawdopodobieństwo realizacji tego programu jest stosunkowo niewielkie. Prawda? I to dlatego ten argument właśnie był w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych w zupełności wystarczający. W Polsce w ogóle nie był używany. Pamiętacie Państwo, w Polsce raczej używaliśmy kategorii romantycznych. Prawda? To znaczy było takie, że to sojusz to jest, prawda, za wolność naszą i waszą, trzeba tyrana, prawda, rzucić. Cała taka argumentacja, która nie ma nic wspólnego z argumentacją polityczną, można by tak powiedzieć. Poszliśmy na tą wojnę właśnie z sympatii do Amerykanów, z niechęci do Husajna. Niektórzy próbowali racjonalizować tam w kręgach Orlenu, no to sobie jakieś pola naftowe załatwimy, prawda, ale generalnie o bombie
nic nie było. Natomiast dla Amerykanów było jak najbardziej realne. Innym takim przykładem, jak percepcja ryzyka wpływa na politykę, no to jest właśnie cały ten sytuacja po 11 września 2001 roku. Otóż Amerykanie nagle 11 września odkryli coś takiego jak terroryzm. Czy wcześniej mieli przypadki tam typu Oklahoma City, tak? Ale to była jakby wewnętrzna sprawa. No to oni do strzelanin, do tego typu rzeczy są przyzwyczajeni, powiedzmy, prawda? Co jakiś czas coś się dzieje, to oswoili. Coś, co dla nas, Europejczyków, jest szaleństwo, prawda? Że nie wiem, co miesiąc, no nie wiem, ileś tam osób w szkole ginie, prawda? No to trudno tutaj jest ludziom wytłumaczyć. Znaczy, chociaż ostatnio też i do Europy, to już w Niemczech jakoś jest moda, czy w Finlandii. Ale no w Stanach, powiedzmy, z tego typu zagrożeniem sobie jakoś radzą psychicznie. Natomiast terroryzm pojawił się jako nowa kategoria, prawda, zupełnie w 2001 i nagle stał się priorytetem. Chociaż jak policzono, że tak powiem, właśnie zaczęto matematykę tego terroryzmu stosować, no to wyszło, że mimo oczywiście potwornej skali tych zniszczeń tam w Nowym Jorku i tak dalej, to na skutek tego, że ludzie przestali latać samolotami, a zaczęli jeździć samochodami w to miejsce, znacznie więcej ludzi w Stanach Zjednoczonych zginęło na skutek wypadków. Zwiększone liczby wypadków samochodowych niż zginęło w World Trade Center, prawda? To wyliczono dosyć precyzyjnie. Znaczy cena strachu była większa niż cena ataku terrorystycznego. No i skoro tak wysoka to była cena, to trudno się dziwić, że Amerykanie nagle zaczęli zwracać uwagę, plus to zagrożenie jądrowe, i zrobili z tego priorytet polityki zagranicznej, prawda? Co dla Europejczyków o tyle było absurdalne, na przykład zwłaszcza dla Francuzów, że oni już zapomnieli po prostu o terroryzmie, w tym sensie, że oni już to dawno przećwiczyli. To, co się działo w Stanach, no to Paryż w latach 80. był w zasadzie oblężoną twierdzą. Tam co drugi dzień coś wybuchało, prawda? I islamiści wtedy tam próbowali swoich sił i Francuzi sobie z tym poradzili. Jak Brytyjczycy, no to też przecież cała historia z walki z IRA też jakby oswoiła ich zagrożenie. Niemcy, to lata walki z frakcją Czerwonej Armii i tak dalej. Włochy, każdy z krajów europejskich praktycznie, nawet ze spokojną Holandią, miał to doświadczenie za sobą. I to już nie było jakby egzystencjalnie istotne. Znaczy to było zarządzalny problem. Znaczy to już było w kategoriach ryzyka, które można policzyć i z którym po prostu zajmują się wywiady, z którym wiadomo, no, nawet ten przypadek Wielkiej Brytanii w 2005 roku, kiedy Al-Kaida mecze zaatakowała, był szokiem, ale widzieli Państwo, jak szybko Brytyjczycy się z tym uporali. Znaczy, to nie była to trauma, taka, która by nagle zmieniła radykalnie politykę kraju. No, no, było to wstrząs oczywiście, ale nie to, co w Stanach Zjednoczonych. Także to jest ciekawe, niezależnie od tego, co właśnie jakby myślą publicyści, na ile to jest racjonalne, na ile nie. To z różnych badań właśnie wynika, że z tym właśnie poczuciem i sposobem, w jaki podchodzimy do zagrożeń, o właśnie, takie ciekawe badania w Izraelu robiono. No Izrael też jest krajem, który ciągle żyje w zagrożeniu, prawda? Atakami terrorystycznymi. Na przykład badano zachowania ludzi w autobusach i w kawiarniach tuż po, co się dzieje tuż po ataku. No bo to są główne cele, prawda, ataków terrorystycznych. Albo wysadza się autobus, albo się wchodzi do kawiarni i wysadza kawiarnię. No i co się okazało, że oczywiście to, co jest oczywiste, jakby efekt, że zaraz po takim ataku liczba ludzi, którzy jeżdżą autobusami, maleje tam o kilkadziesiąt procent i liczba, którzy chodzą do kawiarni, też maleje. Tylko pytanie, kto przestaje chodzić? I okazuje się, że ci, którzy ci, którzy mają bilety miesięczne, jeżdżą dalej. I ci, którzy często chodzą do kawiarni, nie zmieniają tego nawyku. No można powiedzieć, że ci, którzy jeżdżą, no dlatego, że mają miesięczne, do pracy pewnie muszą jakoś dojechać. Ale tam dalej badano, okazało się, że trzeba wprowadzić taki parametr kosztu emocjonalnego. To znaczy, jeżeli ktoś rzadko chodzi do kawiarni i zobaczył, że kawiarnia jest potencjalnie niebezpiecznym miejscem, to dla niego stało się to
to znaczy nagle musiał do swojego myślenia przed następną decyzją o pójściu do kawiarni wprowadzić nowy parametr. Czy to mi się opłaca z punktu widzenia emocjonalnego? Czy to nie jest zbyt duży wysiłek, żeby się pokonać i pójść? Prawda? Mimo, że prawdopodobieństwo, że będzie znowu zaatakowana kawiarnia jest niewielkie. No to jak się policzy, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest zaniedbywalne. Natomiast i to jest na tyle duży koszt, że ludzie, którzy rzadko chodzą, mówią, rzadko chodzę, to jak nie pójdę, nic mi się nie stanie. Prawda? Natomiast ci, którzy chodzą często lub często jeżdżą autobusami, oni już tą inwestycję zrobili. Prawda? Dla nich jest ważniejsze jednak bycie w tej kawiarni. To jest jakby element ogólnego bilansu. Istotniejsze, w związku z czym są w stanie to ryzyko niewielkie tak czy inaczej, emocjonalnie po prostu oswoić i zminimalizować do stanu całkowicie akceptowalnego. Także to jest tyle, jeśli chodzi o to, jak sobie radzimy kulturowo i powiedzmy z ryzykiem. Natomiast tutaj jest, chciałbym wrócić do drugiego wątku, który się pojawia u Darka. Tak? No to zróbmy. Dobrze. Przejdziemy wtedy do drugiego wątku. Że to w takim razie, ja tylko jeszcze jeden wątek i zaraz wrócimy do dyskusji. Bo tu mówiliśmy na razie o postrzeganiu ryzyka, o tym jak że jakby ten strach i cała ta kultura i tak dalej, znaczy, no jest częścią kondycji, to są różne sposoby jakby jej oswajania i to jest jedna rzecz. Druga, który akurat argument ciekawy jakby pod piórem konserwatysty, to jest argument przeciwko strachowi, argument z postępu naukowo-technicznego. Konserwatyści zazwyczaj tak nie cenią postępu, natomiast Darek zwraca uwagę, że na przykład nie powinniśmy porównywać epidemii grypy hiszpanki, prawda, z 18 roku, która zabiła 50 milionów ludzi, z sytuacją dzisiaj, bo właśnie o tyle już medycyna poszła do przodu, że jesteśmy w stanie opanować, prawda, że po prostu to jest, znaczy być może ma rację, znaczy są symulacje robione z 2005 roku przez ośrodki epidemiologiczne amerykańskie, które jakby chyba lepiej mimo wszystko niż Darek wiedzą, jaki jest stan wiedzy medycznej, które zakładają, że nie jest zasadniczo niemożliwe podobna epidemia, tylko że przy dzisiejszym stopniu powiązań no i liczbą ludzi na świecie mniej więcej wynik mógłby być od 300 do 500 milionów ofiar. Prawda? I że to nie jest zasadniczo niemożliwe. To jest kwestia tylko, czy taki właśnie wirus się pojawi. Ponieważ to się raz wydarzyło w 18 roku, więc nie można fundamentalnie odrzucić tej perspektywy. No stąd, jak się pojawił ten zmutowany wirus grypy świńskiej, taka była reakcja, prawda? Ten piąty stopień zagrożenia i tak dalej, dlatego że ciągle tak na tą sprawę jeszcze nie wiemy, jak to się rozwinie. No. Ale i tutaj raczej chyba z tym postępem to nie, argument nie jest najlepszy, bo to jest troszeczkę tak jak też z tym BSM. My po prostu ciągle produkuje się nowa rzeczywistość, prawda? Na którą nie ma jeszcze wiedzy i to jest cały problem, że sposoby na stare problemy nie są rozwiązaniami nowych, które się jakby generują ciągle i... Dobrze, pani miała jakieś uwagi, bardzo proszę i zacznijmy może. Więc przeczytałam ten tekst z zainteresowaniem. Natomiast z wieloma tezami autora nie zgadzam się. Przede wszystkim autor tutaj mówi o zawodowych adwokatach strachu, mhm. Na myśli ekspertów, którzy swoimi różnymi prognozami, diagnozami zepruwają nam radość życia i jakby odbierają zdrowy rozsądek, zabierają nam wolność, nakazują żyć według ściśle określonych schematów. No, ja tutaj widzę pewien taki brak kontekstu. Bo przede wszystkim eksperci żyją w ścisłej symbiozie z mediami, na przykład z gazetami, której autor jest pracownikiem. I wszyscy, którzy uczyli się o mediach albo pracowali w nich, wiedzą, że media poszukują takich ekspertów, którzy dostarczą soczystych cytatów i
z których wypowiedzi będzie można wyciągnąć coś atrakcyjnego, a wiadomo, że nic nie działa tak dobrze na sprzedaż jak jakaś groźba. Jeżeli chodzi o świńską grypę, bo to na tym przykładzie autor tutaj wszystko opiera, to chciałabym się odnieść do anatomia medialnej manipulacji, który został opublikowany w portalu Polityka Globalna, w którym autor, Piotr Maciej, dokonał prostego zabiegu, czyli porównywał liczbę ofiar grypy podawaną przez Światową Organizację Zdrowia z doniesieniami polskich mediów. Jak to wyglądało? I teraz tak, Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że z powodu wirusa AH1N1 zmarło 17 osób. Polskie gazety podają i portale internetowe podają 103 osoby, 140 ofiar, 159 ofiar. To się działo na przełomie kwietnia i maja. Teraz za epidemię strachu, którą opisuje tutaj autor, odpowiedzialne są w dużym stopniu media. W jednym z dzienników padło wręcz pytanie do eksperta, czy nie zabraknie rąk do kopania grobów. To była atmosfera podgrzewana cały czas przez media, która nie miała oparcia w żadnych danych i która nie miała nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Więc autor krytykuje coś, za co w zasadzie jego gazeta i inne gazety i portale informacyjne są odpowiedzialne. Autor cały czas używa takiej, jego retoryka jest osadzona w terminach religijnych, mówi tu o moraliecie, o odkupieniu i tak dalej. Natomiast nie zauważa, że ta władza ekspertów jest niczym innym, tylko przekształceniem władzy, którą kiedyś duchowni mieli nad ludźmi. To znaczy to oni straszyli piekłem, był nawet detaliczny opis mąk, jakie się cierpiało w piekle, więc to też było kupczenie tym strachem, tylko po prostu teraz troszeczkę przyjęli eksperci. Czyli to jest sekularyzacja tego zawodu, tego katastrofy. Ale nawet teraz wyjaśnienia religijne się pojawiają. Na przykład zniszczenie Katryny przypisywano rozwiązłości, grzechowi i tak dalej, które panowały. No, epidemia AIDS, prawda? To była kara za grzechy, tak, za pewne seksualne zwyczaje. I tutaj autor pisze, że jest to religia strachu przez nieustanną i trzeba nieustannie pracować nad sobą i nie ma to końca. No tutaj jest dokładnie analogia do dążenia do świętości. Na przykład w religii katolickiej to też jest cała nieustanna droga, samodoskonalenie, która nigdy nie ma końca. Więc to są analogie, które autor powinien moim zdaniem zauważyć. No i tutaj też autor krytykuje to, że zwraca się uwagę na prawa mniejszości w krajach, w których te prawa są względnie najbardziej przestrzegane. No tak, mówiliśmy, to jest w ogóle jakby spoza, że tak powiem. To jest trochę taki w trend. Tak, nie na temat, więc jak mówię, to jakby on wynika z tego, że dobry konserwatywny publicysta nie może, tak samo jak profesor Środa z kolei nie skończy tekstu, jak nie przykopi księżą, prawda? No, niezależnie na jaki temat będzie pisać, Że jeżeli obrywasz raz na miesiąc, a ktoś inny dwa razy dziennie. Nie, logika jest oczywiście absurdalna, tylko jak mówię, może już nie chodźmy, to może jeszcze jakby oddzielny temat by był. Natomiast skupmy się na tym, tylko właśnie i ta sekularyzacja to jest dobra uwaga, ale to tak jak mówiłem, no, że cała nowoczesność jest skonstruowana na tym, że strach jest spoiwem, prawda, który gwarantuje wspólne działanie i że to nie jest nic nowego. Ta zmiana w epoce już po II wojnie wynika z globalizacji ryzyka, to znaczy z tego, że już nie jesteśmy w stanie nim zarządzać lokalnie, prawda? I to jest jakaś nowość. Na którą musimy na przykład wymyślić instytucje polityczne, jakieś nowe. Pierwszym takim przypadkiem, bardzo ciekawym, kiedy udało się coś zrobić wspólnie i było to odpowiedzią na zagrożenie, na strach, to jest dziura ozonowa. No, to była sytuacja, kiedy jeszcze w latach 70. odkryli uczeni, że coś niedobrego dzieje się z warstwą ozonową, która jest niezbędna do życia, prawda, że ona zaczyna się pojawiać w niej ubytki, bardzo istotne, znaleziono przyczynę, cały ten proces, tak jak mówię, tylko że tu była jakby klasyczny proces rozwiązywania problemu, taki, o jakim się marzyło w epoce nowoczesnej, czyli jest problem, naukowcy wkraczają, wyjaśniają, co jest tym problemem, zidentyfikowano, że to są freony, czyli gazy, które używaliśmy w lodówkach, w klimatyzatorach, w aerozolach, no, w związku z czym chodziło teraz o to, żeby zrobić
akcję w skali globalnej, która by usunęła tę przyczynę. Problem nie był łatwy. To jest dokładnie sytuacja była taka jak dzisiaj przy globalnym ociepleniu. To znaczy były grupy sceptyków, właśnie takich Darków, Rosiaków, którzy pisali: nie zatruwajcie nam życia, nic poważnego się nie dzieje, chcemy się psikać tymi dezodorantami, czemu nam przeszkadzacie, prawda, i tak dalej. Biznes to popierał. Na przykład DuPont, który był największym producentem freonów, mówił: bzdura, prawda, kupował ekspertyzy, które mówiły właśnie, że tu nie ma żadnego zagrożenia, nie ma związku i tak dalej, bo żeby uchronić biznes. I co się stało? Bardzo istotne było, że tak, z jednej strony była mobilizacja społeczna, ludzie zaczęli się bać i z wyniku tego strachu zaczęli naciskać na polityków. No i politycy nie wiedzieli, znaczy tak, politycy są zawsze jakby rozdarci, tak, między tym, jak daleko słuchać społeczeństwa, jak daleko słuchać lobby różnego typu, chociażby reprezentowanych przez korporacje. No i ta walka była nieokreślona do momentu, kiedy to ludzie z DuPonta zidentyfikowali, że ten strach ludzki to jest dobry rynek. To znaczy, ten dobry rynek polega na tym, że można na ten strach sprzedać nowy produkt, znaczy substytut dla freonów. Po prostu oni znaleźli rozwiązanie, takie, które nie godziło się, nie kłóciło się z logiką rynku i zysku, prawda? I po prostu zamiast freonów zaczęli sprzedawać co innego, okazało się, że to jest jeszcze większy rynek niż freonów. Jak tu się rozwiązał ten problem, politycy byli już bardzo uszczęśliwieni, bo mieli i społeczeństwo, i biznes za sobą. W związku z czym w Montrealu podpisano protokół o wycofaniu freonów z użycia. Dziura ozonowa zaczęła się zmniejszać, prawda? Taka historia z happy endem, taka aż już się prosiło. No i dzisiaj w dużej mierze podobne kalkulacje są odnośnie globalnego ocieplenia, że ten sam mechanizm zadziała, prawda? Że tak, że są ci, którzy mówią, że jest, ci, którzy mówią, że nie jest, że go nie ma. Za każdą z tych zdań stoi nie tylko prawda naukowa, ale lobby, które finansują tę prawdę naukową, prawda? I zupełnie inne badania wychodzą ekspertom zatrudnionym przez koncerny naftowe, inne. No niestety tak to jest, ta nauka nie jest tutaj w pełni wolna od nacisków, natomiast istotniejsze jest co innego. To jest ten proces produkcji jakby konsensusu, prawda, między społeczeństwem, biznesem a politykami. No i wyraźnie widać, że zaczyna się coś dziać takiego, jak z ozonem było. Znaczy też już coraz więcej dużych korporacji amerykańskich na przykład odkrywa, że to jest świetny biznes przełączyć się na walkę z CO2, prawda, bo nowy rynek się otwiera. No i stąd Obama już mówi innym językiem niż George W. Bush. No, bo już jakby reprezentuje inne społeczeństwo po procesie takiego dojrzewania, w którym strach oczywiście jest bardzo istotnym elementem. To, co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ciekawe, jak ten strach przekłada się na działanie, to jest cała akcja, jeszcze tak 5 lat temu, czy 6 lat temu, problem zmiany klimatycznej w Stanach Zjednoczonych nie istniał jako temat. W ogóle był po prostu niewidoczny. W Europie owszem, już się o tym mówiło, w Stanach się nie mówiło. To zaczęło jakoś tam pączkować. Al Gore był bardzo istotnym tutaj czynnikiem, prawda? On szukał dla siebie pomysłu w tej przestrzeni politycznej, z której wypadł, prawda, w 2000 roku. Różnych tam imał się, że tak powiem, zawodów. I nagle stwierdził, że właśnie produkuje nowy temat politycznie, właśnie związany z zagrożeniem klimatycznym. Zrobił to na tyle skutecznie, że Amerykanie zaczęli się bać, można powiedzieć, zmiany klimatycznej. Katrina tylko dołożyła, jakby dała dowód, że coś się dzieje. Ale dzisiaj skutek jest po kilku latach jest taki, Amerykanie są takim narodem prometejskim bardzo, prawda? Jest przekonanie, że jak jest problem, to właśnie go rozwiążą. No i w odpowiedzi na, tak, czy jak na przykład Rosjanie wystrzelili Sputnik, to setki tysięcy młodych Amerykanów poszło na studia inżynierskie po to, żeby no, dogonić i przegonić Rosjan, prawda? Podawano jaką statystykę, że w momencie, kiedy leciał Apollo 11 na Księżyc w 1969 roku, to średnia wieku ludzi w Houston, w centrum dowodzenia lotu, była 26 lat. Program Apollo zaczął się 10 lat wcześniej, prawda? Czyli widać, że właśnie efekt Sputnika i przez przerażenia Związkiem Sowieckim z 1957 roku, że wtedy dzieciaki odpowiedziały w ten sposób: idziemy studiować, prawda, kierunki inżynieryjne, tam nie wiem, balistykę i inne dziwne rzeczy, i to właśnie oni w 1969 opanowali ten kraj. Dzisiaj zaczyna się to samo dziać. Znaczy Amerykanie od kilku lat mieli jeden problem, że Amerykanie nie chcieli studiować
kierunków przyrodniczych i technicznych. To głównie przybysze z zachodu, znaczy nie z zachodu, tylko z zewnątrz, znaczy z Indii, z Ukrainy, z Chin robili. Od zeszłego roku jest gwałtowny wzrost zainteresowania studiami właśnie inżynierskimi. Na pytanie, dlaczego? Mamy wyzwanie. Zmiana klimatyczna, wojna, którą musimy wygrać. No i takim językiem mówią. To jest ciekawe, jak się właśnie zamienia strach w pozytywne działanie. No, oni się przestraszyli, Gore ich na tyle skutecznie i sugestywnie, prawda, w tym filmie Niewygodna Prawda chociażby, ich zaraził. Najpierw strachem, ale potem nie paraliżującym, tylko takim pozytywnym, który pokazał, że jest problem do rozwiązania, który można rozwiązać właśnie aplikując naukę i wiedzę. I rzeczywiście od zeszłego roku jest gwałtowny wzrost podaży, że tak powiem, młodych talentów, którzy chcą, widzą, że za 5 lat, 10 będą tworzyć ten nowy zielony kapitalizm. No, także że to nie jest zupełnie jakby takie, no nie psuje tej radości życia, bo oni właśnie dosyć radośnie i optymistycznie podchodzą, że właśnie, że to wyzwanie mogą sprostać. A proszę powiedzieć, czy jak Państwo czujecie, jakbyśmy tak spróbowali nasz ranking zrobić tutaj krajowy zagrożeń, takich tego, czego się powinniśmy bać. Proszę rzucać hasło, czego się Państwo boicie. Czego my się boimy, czy czego boi społeczeństwo? No to Państwo jesteście częścią, no myślę, że tak za całe społeczeństwo to trudno się pojadać. Tak zróbmy listę, jak identyfikujemy, prawda? Sami, co jest takim, co może być właśnie, nie wiem, zmiany klimatycznej, nie wiem, powrotu samoobrony do władzy, no nie wiem, jakieś tutaj dowolne. Co? Konstytucji się. Okej, okay, mamy pierwszy pomysł. Czego się? Utraty pracy. O, bezrobocie. Aha. Wojna kulturowa? No, to zaraz musimy rozwinąć. Słucham? No, to znaczy, to znowu, myślę, że wojna kulturowa jest kulturowo mocno uwarunkowana. U nas wojną kulturową może być, prawda, to już jak profesor Środa coś powie, to już jest przykład wojny kulturowej, więc mamy inną wrażliwość na... Co jeszcze? Wyjście euro. Euro, dobra. Co jeszcze? Kryzys, recesja. Recesja. Jeszcze coś? Zdarzenie masowe. Na przykład coś możemy jakoś to... Aha, tego typu, tak. Czy katastrofy, ale takie, tak? Ale boimy się wypadków? Czy to jest... No nie, piszę oczywiście, nie, tylko zaraz się za wypadki. Czy ja rozumiem, katastrofy takie w sensie właśnie jak nie wszystkie raz, tylko... No, ale potwierdza się moja wcześniejsza teza, że nie identyfikujecie Państwo, żeby jakiekolwiek zagrożenia takich wymiaru eschatologicznego tutaj nam groziły. Wojna. No właśnie, to już rozumiem, że Pan teraz w odpowiedzi na zapytanie. Ale może ta różnica wynika z tego, że USA są mocarstwem, my trochę mniej. I dlatego mamy inną moc decyzyjną w tych wszystkich. No, ale to tym bardziej powinniśmy się bać. Możemy się bać, ale nie mamy wpływu, więc pozwolimy o tym nie myśleć, jak się wydaje. Amerykanie jednak mają możliwość kształtowania sytuacji. No to jest ciekawe, że mamy wypchnięte ze świadomości te wszystkie... Ja mniej więcej się zgadzam, że nie mówię tutaj, nie ustawiam w rankingu, ale to, że identyfikujemy jako główne źródła niepokojów czy strachu lokalne, prawda, czynniki, w ogóle nie dostrzegamy
tego właśnie, o czym Beck pisał, że dzisiaj żyjemy właśnie w tym świecie zagrożeń globalnych, które no, mają, nawet jeżeli o nich nie mówimy, to i tak na nas mają wpływ, nawet jeżeli sobie nie uświadamiamy, prawda? Że tutaj w ogóle, no właśnie, to samo jest z globalnym ociepleniem. W Polsce ono nie istnieje jako temat, absolutnie. No, jako coś, co by miało mobilizować do działania, nie? Chociażby działań proekologicznych. To praktycznie nie jest na przykład globalne ocieplenie. No tak, tylko to jest tak, bo ten terroryzm, czyli chociaż tutaj akurat w przypadku terroryzmu znaczy my rzeczywiście nie jesteśmy celem z przyczyn politycznych, których pani tu powiedziała, właśnie ze względu, że jesteśmy na peryferiach, to znaczy powiedzmy terroryści mają kiepski interes, żeby atakować Polskę, bo niewiele by załatwili politycznie. I powiedzmy, że terroryzm działa w sposób zlokalizowany, można przewidzieć, gdzie będą uderzać, prawda? Znaczy w tym sensie, że w obiekty czy w cele, które są, mogą wywołać skutki polityczne, czyli na przykład w Indiach w tej chwili warto uderzać, ze względu na to napięcie między Indiami a Pakistanem, po to, żeby zdestabilizować lokalny system, ale którego destabilizacja rozwali cały świat, prawda? Taka jest rachuba na przykład tego ataku na hotel tam wtedy. I tak dalej. Natomiast te dwa przypadki, no to jest taki, że z jednej strony niby, no właśnie, niby nie mamy, tak, bo jesteśmy zbyt mało istotni, w związku z czym w ogóle tym się nie zajmujemy. No i czy to jest dobra taktyka, jak państwo sądzicie? To udział porównywalny po atakach na lodzie, nie dość, że rozstrzygnęła się sprawa wycofania wojsk, to jeszcze było jeszcze nic, jeśli chodzi o pojedynki polityczne między Zapatera a Aznarem, prawda? Wygrał ten, który był za wycofaniem. Więc pewnie sukces osiągnięto, tak? No to znaczy, to jest, jeżeli państwo, to było zrozumieć, ja też jak patrzyłem na całe zaangażowanie, właśnie w sensie militarnym zaangażowanie, przynajmniej nawet mniejsze było niż Polski, tam zdaje się, jeśli chodzi o liczbę wojsk, bo połowa tego, my 2,5 tysiąca wysłaliśmy tak, w tym pierwszym kontyngencie, oni coś trochę ponad 1000, ale wyraźnie było widać rolę polityczną. To znaczy, że Hiszpania mimo mniejszego zaangażowania zdecydowanie, jak się mówiło o udziale, o kontyngencie czy o sojuszu, to Hiszpania była wymieniana zawsze, a Polska to była właśnie Holand, nie było wiadomo. Prawda? To słynna debata między Kerrym a Bushem, prawda? Że zapomniałeś o Polsce. Tak, właśnie. Znaczy, my się po prostu nie liczymy w tej grze, to jest cały problem. Jesteśmy listkiem figowym ewentualnie, żeby pokazać, o, również ci tam egzotyczni Polacy. Czyli Hiszpania jest jednak krajem z różnych względów no, w pierwszej lidze politycznej. W związku z czym ten atak miał sens inny niż tylko, znaczy obliczony był na to, że stanowi może pójść fala, która też na przykład dotrze do Wielkiej Brytanii, prawda? Że zadziała na Brytyjczyków. No tam w Wielkiej Brytanii to się okazało nieskuteczne jednak. A w Polsce myślę, że no, ewentualnie by uzyskano efekt taki, że my byśmy wycofali wojsko, ale promieniowanie tego przykładu politycznego byłoby raczej niewielkie, więc ja myślę, że tu jednak jest różnica wagi na scenie politycznej. Natomiast to, co jest ciekawe z tym terroryzmem właśnie, bo pani mówi, że dzisiaj nie ma ekspertów, jeszcze przecież nie tak dawno, znaczy przed II wojną światową byliśmy jednym z najbardziej, że tak powiem, nasyconych terrorystami krajem. Znaczy tutaj terroryzm był normalną jakby techniką rozwiązywania spraw, zwłaszcza przez mniejszości narodowe. Przecież kilku ministrów zginęło, czy wysokich polityków przed wojną. Pierwszy prezydent również zginął, prawda, w zamachu. I rzeczywiście potem ta pamięć bardzo szybko, że tak powiem, wyszła z naszego doświadczenia. Została jakby wyparta przez taką ideologizację, znaczy czy idealizację II Rzeczpospolitej, czy to był jakiś inny, fajniejszy kraj. Znowu, coś trzeba było mieć w zastępstwie do PRL-u, którego się nie lubiło, prawda? I trzeba było polubić. Problem został
Po wojnie tak, nie, tylko chodzi o to, że wyparliśmy też z opisów tej stworzyliśmy sobie pewną idealną ojczyznę, do której chcielibyśmy wrócić, którą nam zabrano, prawda, w Jałcie. No i w związku z czym tej idealnej trzeba było usunąć też wszystkie elementy, które, do których gdybyśmy wrócili w 45, to by się z jeszcze większym nasileniem zidentyfikowały, bo praktycznie Polska w granicach przedwojennych, prawda, w tamtym po prostu była krajem nie do utrzymania. Się rozsypała po prostu. No ale to kurczę, jak to? Właśnie zupełny brak. Z czego to wynika? Jak państwo, poza tym coś mamy, jedną hipotezę, że nie mamy wpływu na to. Prawda? No właśnie, ta epidemia, czy tego typu epidemia, boimy się nie. No, mam najlepszą służbę zdrowia na świecie, więc... Złapał pan tą meksykańską grypę? Na przykład, lub innego tego typu. Znaczy, we wszystkich analizach strategicznych właśnie, jak się patrzy, to mówiłem o tej z Pentagon zrobionej, mają na przykład 7 scenariuszy wojen. Które mogą, czy katastrof, taki kataklizm, które mogą zmienić trajektorię sytuacji globalnej i zawsze będzie w tej układance jest katastrofa klimatyczna, jakaś ekologiczna, powiedzmy, niekoniecznie globalne ocieplenie, ale jakiś scenariusz dotyczący jakiejś katastrofy ekologicznej. Zawsze jest scenariusz dotyczący właśnie jakiegoś konfliktu termojądrowego i zawsze jest jakaś pandemia rozważana. Nie ma. Inaczej oni sobie nie wyobrażają, żeby myśleć o przyszłości, nie uwzględniając takich czynników, prawda? Jest to normalne. Scenariusze nie są jakoś upośledzone, tak jak na przykład, bo niezdolność jakby to nieumiejętność prowadzenia wojny w Iraku i w Afganistanie powoduje, że wskazuje, że jednak oni nie są dostosowani do zmieniającego się otoczenia. W takim razie te przewidywania epidemii i tak dalej nie są w podobny sposób upośledzone. To znaczy, wie pan, problem jest między scenariuszami, które robią analitycy strategiczni, a decyzjami politycznymi. To znaczy, to, co się wydarzyło w Iraku, dokładnie było opisane wcześniej w scenariuszach, które po prostu były nieprzyswojone przez polityków. Znaczy, ale dokładnie ten wariant... Znaczy, 11 września był opisany. Były takie scenariusze w 90-tych latach i gry wojenne robione właśnie z sytuacją, kiedy będzie zaatakowany Nowy Jork, właśnie w ten sposób. Znaczy, nie dokładnie Wall Street, ale scenariusz bardzo podobny. Skutki właśnie wszystko prognozowano, to zostało wyrzucone jako zbyt przez polityków, jako zbyt nierealne, właśnie radość życia psuło, prawda? W związku z czym odsunęli to na bok. Natomiast, a w kulturze popularnej jeszcze wcześniej, bo w Supermanie jest taka kreskówka, jeszcze w latach 40. była, kiedy to Japończycy porywają amerykański superbombowiec i tym superbombowcem lecą na Nowy Jork i Superman ratuje. Już w latach 40. przewidziany scenariusz tego, co się dało, tylko że wtedy zagrożeni byli nie islamiści, a Japończycy, prawda, oni byli synonimem zła. Także, natomiast to potem nie jest, rzadko jest właśnie włączane do praktyki już takiej politycznej. Dopiero po 11 września się obudzili, że tak naprawdę trzeba stworzyć globalny system. I nagle właśnie Hiszpania, Polska, Stany i Izrael zaczęło się razem szkolić, tak pod tym kątem przygotowywać. Powstała cała sieć z tym związana. Więc oni tak naprawdę od już kilku pokoleń w tej chwili można powiedzieć, że mają tą pomoc zapewnioną i też inaczej sobie radzą z takimi wydarzeniami, niż na przykład to było w Londynie, gdzie trauma została do dzisiaj, tak? W bardzo wielu częściach. No to jest ciekawe, znaczy Izrael oczywiście jest krajem o tyle z różnych względów nie trudno porównywalny właśnie względ na to, że ciągłego zagrożenia wojennego, prawda, czy w ogóle zagrożenia egzystencji po prostu fizycznej, gdzie mają sąsiadów, którzy nie ukrywają celu po prostu, jakim jest eliminacja tego państwa, ale też te mechanizmy, no właśnie jakby oswajania tego zagrożenia przez chociażby, to rozmawialiśmy już w tych zajęciach, no to i obowiązkowej służby wojskowej, prawda, która jest taką szkołą życia dla nich, dla wszystkich. To też jest jakiś tam pewien element.
no trudno to przekładem doświadczeń takiego kraju jak Polska, gdzie my w zasadzie no w ogóle no żyjemy jednak rzeczywiście w bardzo bezpiecznych warunkach od długa i te nasze teraz nieporadne doświadczenia wojenne, prawda, to jest jakby próba powrotu do rzeczywistości, która kiedyś była normą z kolei. To przecież my byliśmy takim krajem, który był na froncie cały czas, także to rzeczywiście. Nasza historia chyba właśnie jest też tym kolejnym powodem, dla którego ignorujemy trochę te globalne zagrożenia, jesteśmy skoncentrowani na sprawach wewnętrznych. Chyba przez kilkaset lat dominował taki pogląd, że jeżeli Polska będzie niepodległa, jeżeli będzie się dobrze działo, to wszystko już będzie w porządku. A tymczasem dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Do listy zagrożeń dodałabym też jakiś konflikt światowy spowodowany przez państwa upadłe. Tak, to oczywiście. To też jest właśnie jeden ze scenariuszy normalnie tych, które są w tym ten państwo upadłe, tak, jako. Znaczy ja mam takie wrażenie właśnie, że myśmy całkowicie mamy problem zarówno kultury, znaczy nie mamy języka ani takich pojęć właśnie do rzeczywistej absorpcji tego, o czym mówi Beck chociażby, do tej świadomości. Tego globalnego społeczeństwa ryzyka, że to jest jakby zupełnie nowa jakość polityczna w tej chwili, której wcześniej po prostu nigdy nie było i że doświadczenia historyczne tu się nie przykładają, że nawet właśnie wydarzenia lokalne, jak chociażby no nie wiem, upadek Somalii, prawda, jako państwa, zamienia się jako w reperkusjach na cały świat, prawda, że przy tym systemie połączeń to nie jest tak, że Czy właśnie ci talibowie w Afganistanie, to nie jest problem Afganistanu, tylko że to jest powiązaniu z siatkami narkotykowymi, prawda? To dotyczy również Kolumbii, prawda? I jest bardzo silny związek, no, również Turcji, która jest ważnym kanałem przerzutowym dla produkowanych narkotyków w Afganistanie i tak dalej. Nagle się okazuje, że jest wiele poziomów tutaj tego zagadnienia, gdzie wcześniej tak to powiązane nie było. I jakoś rzeczywiście absolutnie ani też takich politycznych działaniach, ale też w mediach nie widać, prawda? Rzeczywiście są skoncentrowane całkowicie na tych sprawach lokalnych. Najwięcej przypadków było w bardzo ubogich krajach, gdzie rzeczywiście ten trup jest trzymany w domach, gdzie jest największy kontakt. Podczas gdy teraz świńska grypa jest przenoszona drogą kołobrykową. I w tym momencie kraje bardziej rozwinięte, tak? Nasze samoloty, system wentylacji, klimatyzacja. Więc tak naprawdę u nas nie może to umrzeć drogą naturalną. W przypadku tak jak nas nie dotyczy właśnie, nie dotyczyło SARS. I znowu mam podział na to kilka procent, tak? Najbogatsze świata. I resztę. Więc akurat te dwie były bardzo demokratyczne. Właśnie, tutaj chyba tyle autor się dziwił, mówił, że to jest obraza ludzkiej inteligencji, że się przemieniemy bardziej jakimiś takimi wymyślonymi zagrożeniami, jak ta meksykańska grypa i porównywał to z takimi zwykłymi chorobami, które są leczone bez problemu w rozwiniętych państwach. No ale przecież to wynika właśnie z tego, że tak jak tutaj przedmówczyni stwierdziła, że narażeni na meksykańską grypę są wszyscy, a na przykład przy połogu umierają tylko Afrykanki albo głównie Afrykanki. No to jeszcze jest jakby inny problem, że tak powiem, wrażliwości i zamiany świadomości, że gdzieś jest źle, prawda, na działanie polityczne takie, które mogłoby na przykład zaraz, bo właśnie to jest ten odwieczny problem, że, o którym mówią właśnie eksperci. Znaczy, nie ma problemu głodu tak naprawdę, nie ma problemu chorób, to wszystko jest do rozwiązania. No, to wystarczy alokować jakieś pieniądze i technicznie jest to do zrobienia. No, tylko że od 100 lat, jak się mówi, prawda, o możliwości rozwiązywania tych problemów, nie rozwiązano żadnego. No i tu się okazuje, że to jest jakiś paradoks. Między innymi też działania demokracji, ale każdego systemu politycznego. Autokrata też nie ma interesu pomagania. Jeżeli, znaczy Chiny mają na przykład interes teraz coś robić w Afryce, dlatego że potrzebują surowców, prawda? No to wtedy się angażują w pomoc. Natomiast generalnie no jest jakiś problem między logiką z jednej strony polityczną, która
jakby powoduje, że owszem, coś tam dajemy, jakąś pomoc robimy, prawda? Znaczy Polska jest akurat tutaj złym przykładem, bo praktycznie nie pomaga nikomu, no ale powiedzmy Amerykanie czy Szwedzi, Szwedzi są takim krajem najbardziej, prawda? Wspierającym biedniejszych na świecie, a z drugiej strony logiką ekonomiczną, logiką rynku, która tak, że z jednej strony mówi się, no to trzeba, tak, 25 milionów ludzi jest chorych na AIDS, prawda, w Afryce, to trzeba by im pomóc i na przykład wysłać szczepionki, ale kiedy Afrykańczycy mówią, nie chcemy waszych szczepionek, bo możemy je sami wyprodukować, tylko obniżcie ceny, na przykład opłaty licencyjne na patenty, albo znieście patenty tutaj dla nas w Afryce, no to już rząd amerykański, który chętnie by wysłał, powiedzmy, paczkę szczepionek, najlepiej przeterminowanych, to tu powie, że nie, to są zagrożone interesy korporacji, prawda? I to się trochę zaczęło zmieniać. To jest w latach 90. była wielka walka właśnie amerykańskich firm farmaceutycznych z Brazylią i ze z Południową Afryką i z Indiami. To są trzy wielkie kraje, które po prostu są największymi producentami tak zwanych leków generycznych, które często są po prostu pochodzą ze złamanych patentów, prawda? Że tam są na tyle sprytni ci chemicy, że są w stanie po prostu podrabiać te syntezy i produkują na lokalny rynek leki, które są potrzebne po prostu temu społeczeństwu. No to się bardzo nie podobało tym korporacjom, które na przykład AZT, nie pamiętam kto to produkuje, ale właśnie jeden z ważniejszych leków przy leczeniu objawów AIDS. I po jakiś, no, nawet film był, tak? Znaczy była książka najpierw Johna Le Carré, Wierny Ogrodnik, tak? To właśnie jest o tym. A potem film też był Wierny Ogrodnik. To jest dokładnie o tej historii, można powiedzieć. W końcu zmuszono rzeczywiście te firmy do tego, żeby inaczej działały na tych rynkach biedniejszych, chociaż walka była długa, ona w zasadzie takiego paradoksalnego apogeum nabrała po 11 września. Otóż tuż po 11 września Amerykanie, znaczy było kilka wypadków ataku wąglikiem, listy takie były wysyłane z wąglikiem i tam nawet 4 osoby chyba zmarły. No i była panika, właśnie był strach wąglikowy w Stanach Zjednoczonych i zaczęto, no okazało się, że nie ma szczepionek wystarczającej ilości. Jedynym producentem szczepionki jest niemiecki Bayer. I Amerykanie wtedy oświadczyli, że jak będzie konieczność, to nie będą przestrzegać prawa patentowego, prawda? Tylko będą sami produkować te szczepionki, łamiąc patent. No i to była jakby taka ironia, ale kiedy się okazało, że sami są w potrzebie, to tych praw, które wymagają od trzeciego świata, tak zwanego, nie przestrzegają. I to też zmieniło jakby optykę. Nagle się okazało, że te same problemy mogą dotyczyć, znaczy znowu, że nie zależy od zamożności, pojawiają się zagrożenia, na które nie ma szybkiej odpowiedzi. To było też przy ptasiej grypie, kiedy okazało się problem wyprodukowania szczepionki, prawda, szybkiego, że to jednak wymaga czasu i że ten czas między produkcją szczepionki a rozprzestrzenianiem się epidemii może być właśnie za długi. To samo trochę dzisiaj jest, że też nie mamy ciągle szczepionki, to znaczy mnóstwo ludzi pracuje nad tym, ale jedyna metoda skuteczna to jest hodowla, tak, na jajkach kurzych i to trwa po prostu, więc trzeba odpowiednią ilość wyprodukować, trzeba czasu i wszyscy liczą, że czasu wystarczy do ewentualnego wybuchu epidemii, który miejmy nadzieję, że Darek będzie miał rację i że się nie wydarzy. Znaczy, tu jeszcze dochodzi na samym końcu jeden aspekt, o którym nie mówiliśmy. Znaczy mówiliśmy kiedyś tam przy okazji, ale to też go warto w tym kontekście przypomnieć. Jest związany, bo tak jak mówiliśmy, to społeczeństwo ryzyka to jest skutek jakby uświadomienia sobie tego, że sami podejmujemy działania, które mogą nam zagrozić. Czy skutki naszych działań, modernizacji, rozwoju technicznego, nieprzewidywane skutki są zagrożeniem, z którym musimy sobie jakoś radzić. Jedną z odpowiedzi, która w Europie jest stosowana w zasadzie jako taka oficjalna polityka, to jest zasada ostrożności. To znaczy, że nie aprobuje się pewnych rozwiązań, nowych rozwiązań technicznych, jeżeli nie ma dowodu, że one są bezpieczne. Prawda? Całkowicie, znaczy, że jest wyeliminowane ryzyko negatywnych skutków, co jest z takiego czysto logicznego punktu widzenia niemożliwe do udowodnienia, w związku z czym wielu nowych rzeczy się po prostu nie aprobuje w Europie.
żywność modyfikowana genetycznie na przykład jest takim jednym z przykładów, prawda, że jakby najpierw 10-letnie moratorium, czekamy na jednoznaczne dowody, że to jest bezpieczne. Nigdy nie będzie pełnych dowodów, które wyeliminują, znaczy jak mówię, z podstawowej logiki wynika, że nie jesteśmy w stanie raz na zawsze wyeliminować ryzyko związane z czymś nowym. Prawda? W związku z czym to jest taka szlachetna jakby w idei reguła, która jest bezproduktywna, można powiedzieć, która hamuje rzeczywiście rozwój, a poza tym nie jest też tak, to Antony Giddens w najnowszej swojej książce, inny wybitny socjolog, on teraz napisał książkę The Politics of Climate Change. On się nie zajmuje tam w ogóle zmianą klimatyczną, tylko zajmuje się właśnie, jak uprawiać politykę w społeczeństwie ryzyka. Prawda? I pokazuje, że ta zasada etyczna, tego właśnie, ta reguła ostrożności, nie jest wcale taka moralnie neutralna. To znaczy, jeżeli weźmiemy jako parametr naszych działań dzisiejszych też, że one mają jakiś skutek na przyszłość, prawda? I na przyszłe pokolenia. Znaczy ta zasada ostrożności miała mówić, że ta właśnie nie podejmuję tych działań, żeby nie zagrozić losu przyszłych pokoleń, prawda? I to powiedzmy w przypadku GMO, czyli żywności modyfikowanej genetycznie, może mieć jakiś sens, ponieważ dzisiaj nie brakuje żywności, więc po co w ogóle rozwijać technologie, które nie rozwiązują problemu dzisiejszego, a mogą przyszłym pokoleniom spowodować kłopot. Natomiast gorzej jest, jeżeli mamy coś takiego jak ryzyko globalnego zmiany klimatycznej, prawda? Jest jakieś ryzyko duże katastrofy klimatycznej. I teraz okazuje się, że jeżeli zaczynamy to ryzyko analizować skutki, jakie mogą się pojawić w związku ze zmianą klimatyczną, na przykład zwiększenie obszarów zagrożonych suszą, prawda? Czyli na takich, których nie można uprawiać tradycyjnych upraw, to się okaże, że nie podjęcie działania dzisiaj w sprawie rozwoju żywności modyfikowanej genetycznie, która jest odporna na suszę, przyniesie negatywne skutki w przyszłości. Bo po prostu zabraknie czasu za lat 20 czy 30, kiedy na przykład w Polsce będziemy mieli pustynię, żeby się wyżywić. Po prostu. Czyli nie jest to wcale moralnie neutralna reguła. Znaczy to, co mówi Giddens, no to jest to, że musimy właśnie uświadomić, że nie ma neutralnych wyborów. Znaczy brak działania też jest działaniem, prawda? Może mieć skutki na przyszłość. I teraz trzeba oczywiście na stół rzucić karty w postaci szacunku właśnie ryzyka. Co lepiej? Z czego lepiej zrezygnować, z czego nie? No i tyle. No, natomiast nie jesteśmy, jakby mówię, niewinni, nie podejmując pewnych prób. Z drugiej strony ta zasada ostrożności też jest dosyć selektywnie stosowana. Stosuje się wobec żywności modyfikowanej genetycznie, a nie stosuje się jej wobec zwykłej żywności. To znaczy zawiera ona konserwanty, ulepszacze, wszystkie rzeczy, których wpływ na organizm człowieka nie jest tak do końca zbadany. Mhm. Mimo wszystko są dopuszczone do obrotu. To dlatego, że one już wcześniej były. Teraz chodzi, ta zasada jest jakby nową zasadą, jakby nie działa wstecz, można by tak powiedzieć. Te dodatki, one są coraz częściej jakby wycofywane w momencie, kiedy się to dowiadujemy właśnie w skutkach, prawda? Ale na przykład w Kongo newsem ostatnich dni było to, że Kongijczyk zmarł na raka. Mhm. Rak nie jest chorobą, która występuje w Kongo i ten Kongijczyk żył we Francji i odżywiał się normalnie, mhm. Tak jak Francuzi, kupował żywność w sklepach. I teraz tu jest to zagrożenie, które autor tak bagatelizował, to znaczy my naprawdę ponosimy konsekwencje, to nie są przyszłe pokolenia, ale to my ponosimy mhm. konsekwencje, te wszystkie choroby cywilizacyjne, to jest nasz bytło, powinniśmy być tego świadomi. Znaczy, pani, problem jest taki, bo tutaj, że najpoważniejszą chorobą cywilizacyjną o konsekwencjach politycznych dalekosiężnych to jest długowieczność. To znaczy, bo to jest najważniejszy skutek, znaczy akurat Francja, Francuzi są najbardziej długowiecznym narodem, potem Japończycy. W Kongo pewno ludzie nie chorują na raka z tego prostego powodu, że nie dożywają do wieku, kiedy rak zaczyna być problemem medycznym, prawda? Bo jeżeli średnia tam jest 35 czy 40 lat mniej więcej, czy 45 może, pamiętam, ale nie jest jakaś bardzo długa, no to po prostu statystycznie oni nie mają czasu, żeby zachorować. Im dłużej człowiek żyje, znaczy każde 5 lat dłuższe życia, a dzisiaj bardzo szybko wydłuża się życie, na przykład przedłużenie średniej życia między 70 a 80 lat, a we Francji mężczyźni to już jest 80 prawie lat, kobiety 85 lat średnia życia, to jest ryzyko
zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta tam dwukrotnie, prawda? I jakby populacja, która jest zagrożona tą chorobą, gwałtownie rośnie. I są społeczności, które w ogóle nie wiedzą, co to jest Alzheimer, po prostu nie dożywają do tego wieku. I są takie jak Francja, która będzie miała bardzo duży problem z tym, jeżeli nie znajdzie się na to lek. Prawda? I to jest jakby skutek tej najpoważniejszej nawet choroby, jaką jest długowieczność, która powoduje pewne dodatkowe. Może będzie można już eutanazję przeprowadzić. No, dlatego eutanazja jest takim problemem, prawda? Bo ona zaczyna być realną opcją, potrzebą. Tak. No. Zwłaszcza w społeczeństwach, dalej jak się do tego dołoży, społeczeństwa ludzi samotnych, prawda? Gdzie po prostu nie ma kto się zajmować opieką. Więc to jest tych konsekwencji. No ale my, jak widzę, jesteśmy szczęśliwi. Naszej radości życia nie psują na szczęście żadne globalne wydarzenia. Mamy prostsze sprawy. Nie mniej bolesne oczywiście, bo bezrobocie rzeczywiście jest rzeczą, która bardzo może humor zepsuć. Nic, dziękuję Państwu bardzo na dzisiaj.